Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam trochę o ergonomii pracy w zawodzie masażysty. Niestety temat ergonomii jest bardzo rzadko poruszany zarówno w studium masażu, jak i na studiach fizjoterapii, dlatego postanowiłem go trochę zgłębić. Sam termin ergonomia pracy wywodzi się z greki, gdzie słowo ergon oznacza pracę, natomiast nomos oznacza prawa naturalne. Za ojca ergonomii uważa się polskiego przyrodnika Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, który w 1857 roku w czasopiśmie Przyroda i Przemysł opublikował artykuł Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej na prawach zaczerpniętych z nauki przyrody. Termin ergonomii stał się bardzo popularny w ostatnich latach. Prawdopodobnie spowodowane jest to częstymi bólami kręgosłupa, jakie dotyczą naszej populacji. Według niektórych badań od 30 do 60% osób do 30 roku życia narzeka na bóle kręgosłupa, natomiast aż 98% powyżej 55 roku narzeka na dolegliwości właśnie ze strony kręgosłupa. Warto także wspomnieć tutaj, że 80% wszystkich dolegliwości bólowych kręgosłupa są to dolegliwości odcinka lędźwiowego, który obciążany jest zarówno i w pracy typowo siedzącej, statycznej, a także w pracy stojącej, dynamicznej, gdzie musimy unosić ciężkie przedmioty. Wracając do głównego tematu, czyli ergonomii pracy w zawodzie masażysty, najważniejszym elementem, na jaki musimy zwrócić uwagę, jest wybór sprzętu, na którym pracujemy. Przede wszystkim będzie to wybór stołu oraz wybór dodatkowych akcesoriów. Jeśli chodzi o wybór stołu, to powinny nas interesować przede wszystkim dwa elementy. Powinny nas interesować jego wysokość oraz jego szerokość. Jeśli chodzi o wysokość stołu, to sprawa jest tutaj w miarę prosta, ponieważ powinien być to stół z możliwością regulacji wysokości. Najlepszym wyborem oczywiście byłby stół stacjonarny, kiedy tą wysokość możemy wyregulować elektrycznie bądź hydraulicznie, zarówno przed zabiegiem, jak i w trakcie zabiegu i dostosować ją do własnych potrzeb oraz do części ciała, jaką masujemy. Ale może być to także regulacja na przykładzie stołów, które widzicie tutaj. Sprawa jest o tyle niekomfortowa, że jeśli chodzi o stoły składane, przenośne, to regulację wysokości możemy zmienić tylko przed samym masażem. W trakcie niestety będzie już to mały problem. Sprawa wygląda trochę inaczej, jeśli chodzi o szerokość stołu, ponieważ tutaj musimy podjąć wybór już przed wyborem kupna tego stołu. Jeżeli chodzi o szerokość, to mamy stołu 50 cm, 60, 70 i 76 cm szerokości. I tutaj jakby jest pewna zasada. Im stół jest szerszy, tym Wasza praca będzie mniej ergonomiczna. Teraz na przykładzie pokażę Wam, jak wygląda praca na stole 50 cm szerokości i 76 cm szerokości. I sami zobaczycie, że to, co właśnie powiedziałem, ma sens. Teraz na przykładzie pracy na dość szerokim stole, bo to jest to stół o szerokości 70 cm, chcę Wam pokazać, że praca na takich dużych blatach jak 80 i 70 wcale nie jest ergonomiczna, ponieważ załóżmy, że chcę pracować sobie na lewej stronie grzbietu. I w tym momencie pracując ruchami choćby głaskania, muszę po prostu nachylać się nad osobą masowaną, co sprawia, że po prostu pochylam się i obciążam kręgosłup lędźwiowy, co wcale nie jest wygodne, nieergonomiczne i na pewno w tej pozycji długo nie wytrzymam. Tak samo jest przy różnego rodzaju ruchach podłużnych, bez różnicy, czy to na tułowiu, czy na kończynach. Jeżeli będę chciał wykonywać, to po prostu muszę nachylić się nad osobą masowaną, co sprawia, że po prostu obciążam po jednej stronie cały czas kręgosłup lędźwiowy. Kompletnie inaczej jest, kiedy pracujemy na stołach wąskich i teraz na przykładzie pracy na stole 50 cm, są to chyba najwęższe stoły dostępne na rynku. Pokażę Wam też na przykładzie tutaj opracowania mięśni po stronie lewej. Powiedzmy, opracowuję sobie te mięśnie i tak naprawdę jestem cały czas blisko pacjenta. Nie muszę się za bardzo pochylać, ponieważ moje nogi, tutaj mój tułów jest blisko osoby masowanej, także nie obciążam kręgosłupa lędźwiowego. To samo jest na przykładzie tutaj pracy podłużnej, czy to z kończynami, czy z grzbietem. Nie muszę się wychylać, bo już stojąc przy samym stole jestem w jednej linii z kręgosłupem, z kończynami i mogę sobie te masaże wykonywać. I stąd po prostu nie obciążam sobie kręgosłupa, miednicy i mogę po prostu ergonomicznie pracować dużo, dużo dłużej. Oczywiście są pewne zależności. Stoły o blatach wąskich typu 60 cm są dużo bardziej wygodne dla terapeuty i oczywiście bardziej ergonomiczne. Natomiast stoły o blatach szerszych typu 70-76 cm są oczywiście bardziej wygodne dla pacjenta, ponieważ ma więcej miejsca, żeby mógł się wygodnie ułożyć. Dlatego stoły właśnie o blatach szerszych są często wybierane przez terapeutów, którzy zajmują się masażami relaksacyjnymi, dlatego że akurat im najbardziej leży na tym, żeby pacjent przez cały zabieg czuł się jak najbardziej komfortowo.
Nie można mówić o ergonomicznej pracy, nie można nawet mówić o żadnym elemencie ergonomicznej pracy, jeżeli podczas pracy przy stole do masażu macie źle dobraną wysokość tego stołu. Stąd też bardzo ważna zasada, żeby była możliwość regulacji wysokości stołu, na którym pracujecie. Wracając do doboru wysokości, mamy trzy szkoły regulacji wysokości stołu. Pierwszą szkołą jest dobór, kiedy stoicie naprzeciwko stołu do masażu i wasza powierzchnia dłoniowa ręki dotyka blatu, kiedy wy macie wyprostowaną rękę w stawie łokciowym. Wasze plecy są prosto, stoicie, dotykacie, czyli można powiedzieć, że stół, który stoi przede mną, jest prawidłowo dobrany do mojego wzrostu. Drugim sposobem doboru wysokości jest też taki sposób orientacyjny, kiedy mierzymy stół przed masażem bez klienta, który jeszcze na nim leży i robimy to w ten sposób. Nasze udo, czyli licząc od krętarza większej kości udowej do szpary stawu kolanowego, dzielimy na trzy części. Raz, dwa, trzy i mniej więcej na tej trzeciej części, czyli jednej trzeciej górnej części uda, powinniśmy wyregulować nasz blat stołu do masażu. Można to też sprawdzić w ten sposób, że stajemy sobie bokiem do stołu, opuszczamy sobie rękę i jeżeli nasza pięść dotyka do blatu, to też jest ten stół w miarę dobrze dobrany. Jednak tutaj musimy zwrócić uwagę, że zarówno pierwszy, jak i drugi sposób są sposobami mało precyzyjnymi, ponieważ nie biorą pod uwagę wielkości i rozmiarów osoby, która będzie za chwilę masowana, a tutaj może się naprawdę dużo zmienić. Dlatego zobaczcie sobie sposób trzeci. Trzecią, już ostatnią opcją regulacji wysokości jest regulacja, gdy pacjent leży na stole w leżeniu przodem. Wtedy my układamy sobie ręce powierzchnią dłoniową i kąt pomiędzy przedramieniem a ramieniem powinien wynosić pomiędzy 135 a 140 stopni, gdy nasze nogi są wyprostowane, a plecy ustawione prosto. I to jest prawidłowa ustawiona wysokość. Jest to bardzo dobry sposób, ponieważ obejmuje tak naprawdę osobę, którą masujemy. Wcześniejsze dwa sposoby były sposobami na sucho, gdzie nikt na stole nie leżał, a jak wiadomo, czasami masujemy osoby szczuplejsze, czasami dobrze zbudowane, czasami grubsze. I ten sposób po prostu bierze pod uwagę, jak osobę będziemy masowali. Jeżeli poruszamy temat ergonomii pracy podczas masażu, to nie możemy ominąć tematu pozycji łożeniowych. Pozycje łożeniowe przede wszystkim są ważne, ponieważ dzięki nim pacjent czuje się bardziej komfortowo, a po drugie my pracujemy na mięśniach rozluźnionych i rozciągniętych. Przez co możemy pracować dłużej, mniej się męcząc, ponieważ zużywamy mniej siły podczas masażu. Jeśli chodzi o pozycje łożeniowe, mamy trzy pozycje. Mamy leżenie przodem, leżenie na boku oraz leżenie tyłem. Wy aktualnie widzicie leżenie przodem. Żeby pacjenta ułożyć prawidłowo, możemy wykorzystać do tego różnego rodzaju akcesoria. Ja tutaj wykorzystałem regulowany podgłówek, kliny podbarki oraz wałek podstawy skokowe. Jeżeli chodzi o kliny podbarki, to dzięki tym klinom rozluźnię mięśnie czworoboczne oraz mięśnie równoległoboczne, które ściągają łopatki do kręgosłupa. Dzięki podgłówkowi, którego wyregulowałem na prawidłową wysokość, rozluźniłem mięśnie czworoboczne. Natomiast dzięki wałkowi podstawy skokowe rozluźniłem mięśnie prostownika kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Oprócz tego, że pracuję w tym momencie na mięśniach rozluźnionych, to pozycja mojego pacjenta jest dużo bardziej komfortowa i może wytrzymać w niej dłużej. Jest to ważne przede wszystkim w masażach częściowych, gdzie skupiamy się na konkretnej części ciała, a nie poświęcamy się od razu całemu ciału na jednej sesji. W pozycji leżenia przodem będziemy mogli wykorzystać także półkę komfort. Dzięki niej mamy ręce z przodu i pracujemy sobie na rozciągniętym mięśniu najszerszym grzbietu. Dzięki temu będziemy mogli szybciej zlikwidować jego różnego rodzaju napięcia, a pozycja pacjenta jest jak najbardziej komfortowa. Jeżeli chodzi o pozycję łożeniową leżenie tyłem, to możemy wykorzystać sobie tutaj następujące akcesoria. Poduszkę pod kark, kliny podbarki oraz taką kształtkę, którą widzicie tutaj, jest to kształtka do pracy z mięśniami brzucha. Teraz tak, jeśli chodzi o poduszkę pod kark, to dzięki niej mogę sobie rozluźnić mięśnie przodu szyi, m.in. mięśnie mostkowy i szyjko-sutkowy. Mogę sobie spokojnie na nim pracować. Kliny podbarki spowodowały to, że barki mi nie opadają i ta pozycja naprawdę jest komfortowa, a klin, który widzicie tutaj, spowodował, że mięśnie brzucha są rozluźnione i mogę sobie spokojnie pracować na głębszych partiach, m.in. na przeponie, na mięśniu biodrowo-lędźwiowym. Ponieważ mięsień brzucha, który jest mięsień powierzchownym, jest rozluźniony. Jeżeli chodzi o pozycję ułożeniową leżenie tyłem, to mogę wykorzystać sobie właśnie taką kształtkę. Jest to kształtka podkładana pod kręgosłup lędźwiowy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. W leżeniu tyłem wykorzystuję ją u osób, które mają spłyconą lordozę lędźwiową, dzięki czemu tą lordozę zwiększam podczas zabiegu i na przykład może to powodować mniejsze dolegliwości bólowe, albo po prostu pracuję sobie, żeby tą lordozę zwiększyć. Możemy wykorzystywać ją także w leżeniu przodem u osób, które mają hyperlordozę.
żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe podczas samego zabiegu i żeby rozluźnić mięśnie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Jeżeli chodzi o pozycje łożeniowe, to została nam ostatnia pozycja, jest to pozycja leżenia na boku. Niestety wykorzystywana bardzo rzadko, a szkoda, ponieważ dzięki tej pozycji mamy naprawdę fajny dostęp do mięśni pośladkowych, do mięśni odwodzicieli uda, do mięśni przywodzicieli, do mięśni łydki po bocznej stronie, przyśrodkowej, a także tutaj do bocznej części grzbietu, do mięśnia czworobocznego lędźwi, do mięśnia czworobocznego. I teraz tak, żeby ta pozycja była naprawdę wygodna, możemy wykorzystać sobie poduszkę pod kark, pływałek lędźwiowy oraz taką kształtkę w formie kostki. I teraz tak, ta poduszka rozluźniła nam mięśnie czworoboczne, spowodowała, że pozycja stała się wygodniejsza, że głowa nam nigdzie nie opadała. Ten powołyczek sprawił, że kręgosłup jest w jednej linii, że nie spowodowało nam się zgięcie boczne kręgosłupa. Natomiast kształtka ta spowodowała, że noga nie jest opadająca, że miednica nie jest w rotacji i że mamy lepszy dostęp zarówno do odwodzicieli, jak i do przywodzicieli uda. Żeby Wasza praca była bardziej ergonomiczna, ważne jest, żebyście pamiętali o prawidłowym ułożeniu ręki do powierzchni masowanej. Bardzo ważne jest ułożenie właśnie tej ręki pod kątem mniej więcej 45 stopni. Jest to kąt właśnie pomiędzy ręką a powierzchnią masowaną. Nie ma znaczenia, czy będziecie masowali powierzchnią ręki dłoniową, czy grzebykowo, czy ewentualnie opuszkami palców, kciukami, czy tak naprawdę przed ramieniem. Bardzo ważne, żeby ten kąt był właśnie około 45 stopni. Jeżeli ten kąt będzie mniejszy, to po pierwsze muszę się bardzo chylać, po drugie ręka będzie właśnie bardzo płasko. Ja będę masował tylko te struktury powierzchowne, nie będę wnikał głęboko. Natomiast jeżeli ustawię się pod kątem większym niż 45 stopni, blisko 90, to tak naprawdę te struktury będę zgniatał, a masaż będzie nieprzyjemny. A mi przede wszystkim chodzi o to, żeby ten masaż był i skuteczny, i przyjemny. Dlatego ten kąt 45 stopni jest prawidłowy, ponieważ mogę wtedy mieć plecy prosto, mogę mieć wyprostowany łokieć, moja siła może wychodzić z dużych stawów, jak stawu barkowego i mogę ewentualnie stanąć w rozkroku, żeby cała siła też szła z nogi zakrocznej. I po pierwsze, jest to technika, gdzie bodziec wnika głęboko, na tyle głęboko, na ile jest to potrzebne, pracuje z mięśniami powięzią, natomiast jest też przyjemny i tkanek nie zgniatam, a je rozciągam. I w ten sposób mogę wykonać wszystkie techniki, bez względu, czy to będzie masaż leśniczy, będę wykonywał techniki z masażu klasycznego, czy będzie to masaż relaksacyjny, będę wykonywał jakieś techniki przed ramieniem, czy będzie to praca na tkankach głębokich, to tak naprawdę ten kąt 45 stopni jest kątem zawsze przyjemnym, bezpiecznym i skutecznym. Niestety niewielu masażystów podczas swojej pracy wykorzystuje taboret. Wszystkie masaże, które wykonują, wykonują w pozycji stojącej. Natomiast to jest ogólnie błąd i według mnie taboret powinien być w każdym gabinecie, ponieważ możemy spokojnie pracować sobie na nim, wykonując masaż twarzy, czy masaż kończyny górnej, czy tak naprawdę pracę z tułowiem, bądź z stawem kolanowym, łokciowym, no i oczywiście pracę ze stopami. I oczywiście taboret wykorzystuję troszkę częściej, pracując z powięzią, z tkankami głębokimi, wykorzystuję pozycję siedzącą w masażach kręgosłupa, podczas gdy pacjent leży sobie w pozycji na boku. Jest to bardzo fajny, skuteczny rodzaj pracy. W ogóle taboret wykorzystuję w masażach, gdzie muszę troszkę czasami być w pozycji niższej i pracować po prostu z takimi strukturami, jak na przykład mięsień biodrowo-lędźwiowy, czy ogólnie okolice brzucha. Praca jest tak samo skuteczna jak w pozycji stojącej, natomiast od czasu do czasu warto odciążyć swoje nogi. Oczywiście wszyscy wiemy, że pozycja siedząca jest bardziej obciążająca niż pozycja stojąca, natomiast warto od czasu do czasu po prostu usiąść i zmienić pozycję i to też na pewno wyjdzie nam na zdrowie i będziemy mogli sobie dłużej ergonomiczniej pracować. Pierwsza główna zasada ergonomii to wysokość stołu i zawsze dziwiło mnie, dlaczego stół dobiera się do wysokości. W książkach mówi się, nie wiem, 1/3 czy 2/3 uda. Dla mnie jest to niepoprawne tak naprawdę, bo obojętnie jak ustawimy stół, zawsze ta osoba może być różna. Może być osoba mała, drobna, może być osoba duża, otyła, gruba nawet. Także stół praktycznie dobieramy tylko zawsze do danej osoby. Tak? Są różne pozycje ułożeniowe, są różne pozycje terapeutyczne. Tak naprawdę do każdej pozycji stół powinien być ustawiony inaczej. Także nie możemy mówić, że jest jedna uniwersalna wysokość stołu, tak jak w książkach podawana, że nie wiem, do wysokości nadgarstków czy do wysokości uda. Ja uważam to za błąd, który powinien zostać zmieniony i który powinien być zupełnie inaczej nauczany w szkołach.
Druga zasada, taka ważna dla mnie ergonomii, to poruszanie się wokół stołu, bo widziałem też sposoby uczenia chociażby masażu klasycznego, gdzie wszystkie pozycje wykonuje się stojąc z jednej strony. Także jest to troszeczkę niewygodne i obciążające dla jednej strony kręgosłupa. Ja zawsze swoich kursantów uczę, aby w trakcie masażu poruszali się jak najwięcej wokół stołu. Kiedyś czytałem do osąd jakiegoś biomechanika, który mówił, że tworzone są modele biomechaniczne, jak idealnie siedzieć, jaki jest kąt w łokciu, jaki jest kąt w kolanach itd., itd. Oczywiście z biomechanicznego punktu widzenia jest to być może słuszne, ale konkluzja była taka, że najlepiej, akurat mówił to na podstawie siedzenia przy biurku, że najlepiej siedząc przy biurku, jak najwięcej się ruszać, jak najwięcej się wiercić na tym krześle, tak? I ja to przekładam też do pracy wokół stołu. Obciążenie takie, gdzie chodzimy dynamicznie wokół stołu, na pewno jest mniejsze, jest dużo zdrowsze dla naszego kręgosłupa, dla naszego ciała, niż stanie w jednej pozycji, opracowywanie grzbietu cały czas z jednej pozycji. Także przede wszystkim poruszanie się wokół stołu i druga sprawa, zawsze dobieranie wysokości stołu do konkretnej techniki, do konkretnego pacjenta i do konkretnej pozycji łożeniowej, którą aktualnie wykorzystujemy. A poza tym taka trzecia jeszcze ważna zasada, to że my pracujemy fizycznie, to nie jest to aktywność fizyczna, to nie jest to wysiłek fizyczny też, jaki powinniśmy tylko w ciągu dnia doznawać. Ważna jest aktywność fizyczna. Ja pracując już 10 rok, cały czas będąc czynnym amatorsko sportowcem, nie miałem żadnego problemu jeszcze ze zdrowiem, jeśli chodzi o mój układ ruchu, także myślę, że to dbanie o siebie też po pracy jest szalenie ważne. Dziękuję. W pracy masażysty bardzo ważnymi elementami są dobranie odpowiedniej pozycji ułożeniowej, wykorzystując możliwości stołu i dostępne nam kształtki, kliny, poduszki, wałki. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wysokość tego stołu, możliwość zmiany tej wysokości nawet w trakcie zabiegu, bo nieraz inna wysokość jest nam potrzebna przy masowaniu pleców, a inna wysokość będzie potrzebna przy masowaniu kończyny dolnej. Kolejnym bardzo ważnym elementem w pracy masażyście, aby on efektywnie i sprawnie pracował, jest doskonałe opanowanie techniki ruchu. Im będziemy perfekcyjnie wykonywać ruch, tym się będziemy mniej męczyć. To jest również w przypadku sportowców, kiedy oni opanują dokładnie technikę ruchu w swojej dyscyplinie sportu, mamy mniejsze problemy z przeciążeniami narządu ruchu u nich. I tak samo w pracy masażysty. Jeżeli on będzie pracował pochylony, zgarbiony, to też jego kręgosłup bardzo szybko będzie się nadawał do rehabilitacji, do pracy. I tak ja w pracy swojej ze studentami bardzo często zwracam uwagę na to, żeby w technikach, w których możemy troszkę podeprzeć się o ciało masowanego, stosować to. I tak w przypadku na przykład rozcierań. Rozcieranie okrężne opuszkami palców mogę zrobić, kiedy nasada dłoni jest oparta o ciało i tutaj mięśnie dłoni pracują. Ale są osoby szczególnie uczące się tego masażu, kiedy ta ręka jest w powietrzu i w tym momencie angażujemy mięśnie całej kończyny górnej, a nawet i tułowia. Podobnie w przypadku rozcierania grzbietową stroną paliczków środkowych. Można to robić mając kciuki w powietrzu i też angażujemy wszystkie partie mięśniowe kończyny, ale można tego kciuka oprzeć o masowane ciało i wtedy pracują tutaj tylko mięśnie poruszające stawami śródręczno-paliczkowymi. I na pewno mniej energii wydatkujemy na taką pracę. Podsumowując to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, jeżeli chcecie pracować ergonomicznie, musicie dobrać przede wszystkim sprzęt do tej pracy. Najważniejszą opcją jest stół z regulacją wysokości, to raz. Niezbyt szeroki blat, żebyście nie musieli pochylać się nad pacjentem i gdzieś tam sięgać po niego na stole, tylko żeby on był blisko Was. Dobrać ewentualne kształtki, kliny, o czym mówił wcześniej już dr Ryszard, żebyście mogli wykorzystać prawidłowe pozycje ułożeniowe, zmieniać te pozycje ułożeniowe, żebyście mogli spokojnie dotrzeć do miejsc, które chcecie masować. Często zmieniać pozycję, o czym mówił Rafał. Nie stójmy jak zamurowani, tylko przechodźmy sobie dookoła. Wykorzystujmy też pozycję siedzącą, czyli taboret, jeśli pracujecie w gabinecie, tak żebyście mogli czasami usiąść, po prostu odciążyć sobie nogi i pracować spokojnie.
Opanujmy oczywiście też techniki, którymi dysponujemy. Pamiętajmy o prawidłowym kącie, powierzchnia masowana, ręka masująca, o prawidłowych technikach, bez względu na to, jaki masaż wykonujemy. No i o czym nie powiedziałem wcześniej, powinniśmy pracować na ugiętych nogach i wykorzystywać swój ciężar ciała i siłę grawitacji, ponieważ jest to bardzo ważne. Nie musimy naprawdę wykonywać masaży siłowo, nie musimy jakiś ściskać, uciskać. To wszystko powinno dziać się płynnie poprzez właśnie nacisk naszego ciała. Pamiętajcie o tym, że masaże, które wykonujecie, nie powinny być dla Was męczące. Jeżeli męczycie się podczas wykonywania masaży, to znaczy, że coś jest ogólnie nie tak, gdzieś jest problem i warto nad tym pomyśleć. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi dowiedzieliście się czegoś nowego o ergonomii pracy w zawodzie masażysty. Oczywiście jak najbardziej polecam ergonomiczne podejście do naszej pracy, ponieważ dzięki temu będziecie mogli pracować dużo dłużej, mniej się męczyć i Wasza praca będzie sprawiać Wam większą satysfakcję. Sprzęt, na którym pracowałem, jest to sprzęt firmy Habys. Wszystko znajdziecie na stronie internetowej habys.pl. A ja dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia następnym razem.